Cześć, witam w następnej części kursu liczby urojonych. Dzisiaj sobie powiemy trochę o argumencie i o module module liczby urojone. Ostatnio zrobiliśmy jakieś tam zadania na argument, gdzie pokazałem Ci, że argument może być pisany z dużej, może być pisany z małej i to ma znaczenie. Dzisiaj sobie powiemy trochę o własnościach modułu i jeżeli zdążymy, myślę, że tak, powiemy sobie o własnościach argumentu. Teraz tak, moduł. Moduł liczby z. Jak pamiętasz, był zapisywany tak. Był zapisywany również jako mod z, ale jako również r może być zapisywany i tak też będziemy tego zapisywać, chociażby po to, żeby pokazać, jak to wygląda. I teraz tak, będziemy się posługiwać dwoma liczbami z i w. Obie te liczby są urojone. Nie urojone, tylko zespolone. One są zespolone. One są zespolone. I co mamy teraz charakterystycznego dla modułu? Pierwsza rzecz. Jak wygląda dodawanie dwóch modułów? Jeżeli bym dodawał, brał moduł z sumy z plus w, tu jest po prostu taka reguła, to właściwie nawet nie jest wzór. Te nadodawanie i odejmowanie nie są takie przydatne. Ja po prostu mówię, że jeżeli dodam do siebie te dwie liczby i wezmę z nich moduł, to moduł z tej sumy będzie zawsze mniejszy, najwięcej może być równy, kiedy wezmę moduł z każdej z tych liczb z osobna i dodam do siebie. A wynika to oczywiście z tego, jak sobie tu podstawię, że to jest, powiedzmy, to jest a plus bi, tu jest c plus di. Jeżeli dodam do siebie te dwie liczby, skwadratuję je i spierwiastkuję, to zawsze to będzie mniej, w najlepszym wypadku tyle samo, co jak będę brał moduły z każdej tych liczb i dopiero potem je dodam. No i tutaj oczywiście to się też tyczy, jeżeli one będą mi rozbiegać, to nie wiadomo ile ich będzie, plus z2, plus nie wiadomo ile tam zn, aż do zn, jeżeli będę dodawał sobie takie zety, no to wtedy to będzie oczywiście mniejsze lub równe rozbiciu tych wszystkich zetów, czyli plus z2 i tak plus zn. No czyli jakby nieskończoność, nieważne ile będę dodawał, to zawsze ta suma moduł, sumy zawsze będzie mniejsza niż suma modułów. O, w ten sposób. To jest dodawanie. W odejmowaniu jest bardzo podobnie, z tym, że jest na odwrót, dlatego że moduł musi być na odwrót. Moduł z różnicy zawsze będzie większy lub równy różnicy modułów dwóch liczb zespolonych. To jest druga taka własność. No i teraz, no i to są takie po prostu właśnie własności, a teraz będziemy mieli naprawdę już przyjemne wzory, dlatego że mamy mnożenie. I kiedy mnożymy z razy w, to jest to samo, co jakbyśmy mnożyli te moduły z tych liczb oddzielnie, tak? Widzisz, to jest po prostu dlatego, że to jest pierwiastek z czegoś i to jest pierwiastek z mnożeń jakichś dwóch liczb, a kiedy będziemy je... Pierwiastek, jak wiemy, jak jest mnożenie pod pierwiastkiem, to możemy rozdzielić to na dwa pierwiastki. To jest właśnie takie rozdzielenie i to jest ta trzecia własność. I tu już się pojawi taki bardzo fajny wzór, prawda? I do tego dochodzi jeszcze ich do mnożenia. Są następne, które jakby wynikają z tego pierwszego, bo jeżeli sobie zrobię oczywiście tutaj to uogólniam dalej dla z1 razy z2 razy z3 i tak dalej, aż razy z jakieś n, to wtedy mogę to rozbijać oczywiście, to są jakby, to jest wszystko mnożenie pod takim ogromnym pierwiastkiem i ja to sobie rozbijam na takie malutkie pojedyncze pierwiastki tutaj, czyli moduły właśnie z z. Ale jest jeszcze taka ciekawostka, jeżeli z1 będzie równy z2, równy z3 i tak dalej, i one będą równe zn, to wtedy, kiedy to będę mnożył przez siebie, to będę miał tutaj pod pierwiastkiem z1 razy z2, czyli to będę miał z do n tej, będę miał pod pierwiastkiem, czyli będę miał n razy mnożenie z razy z razy z razy z. W takiej sytuacji to na górze to będzie się równało, czyli ten z1 razy z2 aż tak dalej, razy z do n
Zn NTZ będzie się równało moduł z Z do NT. To wtedy ten N jakby wyskoczy mi poza moduł. To jest, no to widać po prostu z tego mnożenia, jak to działa, tak? To jest takie intuicyjne. Najważniejsze było to pierwsze, to pierwsze założenie. Czwarta w tej chwili rzecz to jest, co się dzieje, kiedy dzielę. No to zachowuje się oczywiście bardzo podobnie, bo kiedy mam, aha, tutaj właśnie, kiedy mam moduł z dzielenia dwóch liczb zespolonych przez siebie, to tak jakbym wziął moduł tej pierwszej i podzielił przez moduł tej drugiej. No dlatego to zachowuje się dokładnie tak samo jak pierwiastek. Kiedy mam pierwiastek z dwóch liczb, to mam tak naprawdę pierwiastek z jednej liczby podzielić przez pierwiastek z drugiej liczby. Kiedy mam pierwiastek, dzielenie pod pierwiastkiem, tak samo jak mnożenie, tak? To jest dokładnie taka sama zasada. Jest jeszcze taka interesująca tutaj reguła, jeżeli chodzi o sprzężenie danej liczby, dlatego że moduł z tej liczby zespolonej wynosi dokładnie tyle samo, co moduł ze sprzężenia tej liczby. To jest, skąd to wynika, dlatego że tutaj po prostu część urojona ma znak minus, ale kiedy tutaj podnosimy to do kwadratu, to jest, zauważ, x kwadrat plus y kwadrat, a to jest x kwadrat plus minus y kwadrat. A minus y kwadrat to jest jeszcze raz y kwadrat. Więc to jest to samo. Dlatego sprzężenie jest tym samym. Moduł ze sprzężenia jest ten sam, co moduł z z. Tego naszego pierwotnego. I jest jeszcze jedna reguła, która się tyczy modułów, a mianowicie taka. Zaprzeczenie, czyli minus z. Kiedy mam liczbę minus z, to mogę to sobie rozpisać jako minus 1 razy z. Prawda? No mogę, kto mi zabroni, tak? Z mnożenia wiemy teraz, że mogę rozbić mnożenie na dwa takie mnożenia, moduł z minus 1 razy moduł z z. I teraz wiem, że moduł minus 1 ile jest? Moduł minus 1 to też, minus 1 to też jest liczba zespolona, tak? Jak mieliśmy te wszystkie worki, minus 1 jest również liczbą zespoloną. Wszystkie liczby rzeczywiste są liczbami zespolonymi z częścią urojoną 0. Więc liczę teraz moduł z jedynki. Moduł z jedynki wygląda, liczba 1, minus 1 wygląda po prostu minus 1, tak? Nie mam tam części zespolonej. Więc to jest 0 do kwadratu plus minus 1 do kwadratu. Minus 1 do kwadratu to jest 1, a pierwiastek z 1 to 1, więc moduł z minus 1 to jest 1. Więc to jest 1 razy moduł z z. Jak widzisz, tutaj wykazałem, że moduł z minus z jest dokładnie taki sam jak z. To wynika z tego, że to jest po prostu moduł jako odległość tutaj traktowany. I jeżeli chcesz to sobie ładnie zapamiętać, to wiedz po prostu, że te moduły zachowują się dokładnie tak samo jak wartości bezwzględne. Widzisz, nawet mamy ten sam zapis, bo wartość bezwzględna może być również traktowana jako odległość właśnie. I to jest właśnie, to jest, dokładnie tak samo się zachowuje. Jeżeli znasz zachowania wartości bezwzględne, no to moduł liczby zespolonej zachowuje się dokładnie tak samo, czyli to dzielenie, mnożenie, kiedy mamy zaprzeczenie i kiedy mamy sprzężenie, no to takiej sytuacji nie mamy w liczbie wartości bezwzględnej, tylko tutaj, ale to jest bardzo intuicyjne i to widać na pierwszy rzut oka. No i to byłoby tyle, jeżeli chodzi o charakterystykę modułu. Tak się zachowuje moduł, więc raczej nic nowego, że o module nie będziemy mówić, to i tak już jest sporo. Teraz sobie trochę porozmawiamy o argumencie. Bo argument też ma swoje typowe zastosowanie. Znaczy nie zastosowania ma swoje też, ale ma typowe swoje zachowania i wzory, które jego dotyczą. Więc jeszcze raz przypomnijmy argument, jak wyglądał. Argument pisany jako arg z z. Argument z z. I zaraz zobaczymy, jak ten argument nam się zachowuje. Pierwsza rzecz, jaką zauważymy, zrobimy sobie, to będzie mnożenie argumentu z dwóch liczb zespolonych. Najpierw pokażę Ci jakby takie krótkie zadanie, które nam pozwoli wprowadzić pewne tutaj wzory. Na przykład mamy takie zadanie z równa się 1 plus i, to są liczby zespolone, i mamy w, które równa się 1 plus pierwiastek z 3 i. I liczymy sobie argumenty. Liczymy sobie argument z. Argument z. Oszczędzę Ci w tej chwili rysowania już tego wykresu Angarda i całej tej płaszczyzny liczb urojonych. Po prostu ja już to policzyłem sobie wcześniej. Ten argument wynosi 45 stopni. Akurat w takim prostym to widać od ręki, bo tutaj jest tangens 1, tak?
A tutaj też właściwie widać, widać od ręki, od razu widać, że argument W jest równy 60 stopni. Czyli dlatego, że to jest pierwiastek 3 przez 1 z tej części urojonej, jakbyś to narysował, miałbyś ten trójkąt. I teraz tak, ile jest argument w takim razie? Argument z z razy W. Ile jest argument z Z razy W? Argument z Z razy W, jak te liczby sobie dwie pomnożymy przez siebie, ja to sobie już policzyłem, możesz to zrobić, możesz po prostu pomnożyć jedną liczbę przez drugą, zobaczyć jaka wychodzi z tego liczba, zobaczyć jak ona wygląda na wykresie Angarda i wtedy sobie policzyć tangens i zobaczyć ile to jest. Argument z Z razy W jest równy 105 stopni. Jeżeli mi nie wierzysz, no to sobie to po prostu narysuj. Ja już nie będę tego wzoru w tej chwili wyprowadzał. Ja nie będę rysował tej płaszczyzny. Po prostu tyle jest. Możesz sobie to nawet wpisać w kalkulator, jak masz taki dobry graficzny kalkulator, to ci to policzy. Ale zobacz, że argument z plus argument z plus argument w też jest równy 105 stopni. No więc do czego tutaj doszliśmy? Że argument z z razy w jest równy argument z plus argument w. I tak jest zawsze. Z tym, że widzisz, może nie do końca zawsze, bo tu jest ten mały niuans z zapisem argumentu z dużej lub małej litery. W poprzedniej lekcji albo dwie lekcje temu, już nie pamiętam, mówiłem o tym, jaka jest różnica. I teraz zobacz, jeżeli ten nowy argument z tego mnożenia będzie leżał w naszej minus pi do pi, czyli w tym przedziale, który chcemy, żeby był, no to wtedy wszystko się zgadza i wszystko jest pięknie. Ale kiedy nie będzie leżał tutaj, kiedy na przykład by nam wyszło 200 stopni, to wtedy musimy znowu jakby narysować te ćwiartki i dla 200 stopni określić, ile to będzie w przedziale minus pi pi. I wtedy już nie będzie dokładnie tak samo. Dlatego zauważ, jeżeli napiszę z małej litery, argument z razy w równa się argument z z plus argument w, to zawsze się będzie zgadzało, dlatego że mały argument nie musi być od minus pi do pi. Ten argument musi być od minus pi do pi. Jeżeli mi w sumie wyjdzie więcej, to nie mogę wtedy pisać z dużej, dlatego ten argument, taka równość, że argument z plus argument w równa się argument z razy w, czasami zachodzi. Czasami zachodzi, czasami tak będzie, tak jak w tym przypadku. Jeżeli miałbym inny punkt, inne kąty, to mogłoby tak nie być. Więc jeżeli jesteś pewny w jakimś zadaniu, że argument z z razy w leży między minus pi a pi, to wtedy na pewno to będzie argument z plus argument w. Czasami może to być na przykład podane w treści zadania. Ale dla argumentu z małej litery, czyli nie dla takiego pierwotnego, tylko tak ogólnie, to zawsze się będzie zgadzało. Czyli nie dla kątów między minus pi a pi, tylko dla w ogóle wszystkich kątów. Takie jest zachowanie argumentów przy mnożeniu. I tutaj z tego mnożenia jeszcze skorzystamy, zrobimy sobie taki myk. To są oczywiście dwa kąty różne, prawda? Żebyś pamiętał zawsze, że argument czy jakieś liczby zespolone to jest po prostu kąt mierzony w stopniach lub w radianach. Więc teraz mamy tutaj taką drugą zależność, tak jak mam z1 razy z2, jak to sobie uogólnię po prostu, razy zn. To jest jakby po prostu dodawanie tych argumentów. Argument z1 oczywiście, to jest uogólniona ta opcja po prostu dla aż do zn dodaję sobie wszystkie te, przy mnożeniu dodaję wszystkie jako oddzielne mogę zrobić argument z tego drugiego, argument z trzeciego, czwartego i to tak dodawać. To jest taka druga prawidłowość. A teraz kiedy zbiegnę sobie jakby je i będę miał coś takiego, mam argument z z1 do potęgi n tej, no to będzie ile? To będzie argument z z1 razy z1 razy z1 razy z1, tak n razy. Czyli będę miał argument z1 plus argument z1 plus argument z1 i tak n razy. Jeżeli to byłoby 3 razy, argument z1 plus argument z1 plus argument z1, to napisałbym, że to są 3 argumenty z1. A tutaj n razy dodaję ten argument, dlatego że mnożę to z, a z tego wzoru wynika mi, że przy mnożeniu mogę to rozbić jako dodawanie tych dwóch argumentów. Więc przy dodawaniu tych samych argumentów one mi się tutaj w ten sposób zbiegną. To będzie n razy argument
argument z z1. Mam nadzieję, że widzisz jakby skąd to się to wzięło. Dlatego, że z1 mnożę tutaj z1 razy z1 razy z1, potem to rozbijam. To jest argument z1 plus argument z1 plus argument z1 i tak n razy sumuję argument z1. To jest też bardzo przyjazny wzorek. Dobra. I teraz tak. Co się dzieje, kiedy dzielimy? Druga rzecz, którą robimy z argumentami. Dzielimy argumenty przez siebie. To jest argument z1 przez z2. Taka sytuacja. Co się wtedy dzieje? No nie będę w tej chwili tego rozpisywał, już udowadniał na pewno. To jest po prostu jakby odwrotne mnożenie. To jest z1 razy 1 przez z2, a 1 przez z2 to jest odwrotność z2. Po prostu, jeżeli chcesz, to sobie możesz to sprowadzić do tego samego przypadku. Ja Ci teraz po prostu podam, jak to wygląda tutaj. To jest argument z1 po prostu minus argument z2. Minus argument z2. Widzisz, on się podobnie zachowuje jak w przypadku mnożenia, tylko że tutaj to jest z minusem, jak dzielimy, to jest minus. Także jak podam tutaj taki podstawowy, na przykład argument 1 przez z2, z tego wynika właśnie, to jest minus argument z z2. Minus argument z z2. No i stąd właśnie się też bierze, one się nawzajem jakby wyjaśniają, skąd się biorą te wzory, bo to jest z1 razy 1 przez z2, czyli plus minus argument z z2. To bardzo ładnie tutaj widać na tych dwóch wzorach, jak one się nawzajem uzupełniają. Co jeszcze? Jeszcze sobie zobaczymy trzecią rzecz, czyli sprzężenie. Sprzężenie liczby z, czyli argument ze sprzężenia. Argument ze sprzężenia. Ile będzie równy argument ze sprzężenia? No to jest po prostu w drugą stronę mam teraz skierowane liczby, tą oś z liczbami urojonymi. Czyli mój tangens w tej chwili będzie miał kąt ujemny. I to będzie minus argument z z, czyli z tego, co miałem na początku. Minus argument z z. No dlatego, że jak sobie to narysujesz, to tu miałem wtedy to, tu mam urojone, tu mam rzeczywiste, tu miałem taką liczbę, załóżmy, tu tyle, a teraz mam tu w dół, o, w ten sposób. I przeszło mi na ujemne. I teraz już moim tangensem tutaj tego kąta będzie minus i minus im do RE, a nie im do RE, i ten kąt będzie na minusie, stąd też jest minus argument z. I to są wszystkie własności, jakie powinieneś w tej chwili umieć. Co jest ciekawe, jeżeli chodzi o własności argumentów, że argumenty, jeżeli znasz właściwości logarytmów, to zauważ, że argumenty zachowują się dokładnie tak samo jak logarytmy. Kiedy argument bierzemy z mnożenia dwóch liczb zespolonych, to tak jakbyśmy brali argument z pierwszej liczby, dodajemy argument drugiej liczby. Przy podnoszeniu do potęgi, argument z liczby zespolonej do potęgi n tej, to jak n razy argument z tej liczby. I przy dzieleniu się, jak widzisz, odejmują, no a sprzężenia nie mamy w przypadku logarytmów. To wygląda trochę inaczej, ale to bardzo łatwo sobie samemu też wykazać, jak narysujesz wtedy schemat Angarda. Na dzisiaj to koniec. Dziękuję Ci za obejrzenie tej lekcji. Jeżeli Ci się podobało, to zachęcam Cię oczywiście do subskrypcji naszego kanału oraz do polubienia nas na Facebooku. Nasz adres na Facebooku to facebook.com/aplusnauka. Wszelkie pytania możesz nam zadać, pisząc do nas na maila a.plus.kontakt@gmail.com. Zapraszam Cię również do obejrzenia następnej lekcji. Pozdrawiam.